No witam serdecznie, dzisiaj do wygrania taki piękny kałaszek, jak chcesz go oczywiście wygrać, zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i użyj oczywiście kodu CROXY na case hubu, jak osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się z linku zapisu, bądź klikasz magiczny zielony guziczek i dajmy na to, byście sobie załadować, to tutaj kodzik CROXY przez 2x wpisujesz, kodzik CROXY daje ci dwie skrzynki na start za free i 10% więcej do każdej wpłat, więc możesz kodu używać dowoli i dodatkowo osoby, które wpłacają z kodem CROXY, no 3 ostatnie skiny tutaj zostały do wygrania, między innymi Koska, więc zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy osoby pełnoletnie. Zapraszam cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Mamy od razu, lecimy ze skrzyneczkami. 3 nowe skrzynki na Black Weeks zostały dodane. No byłem pewien, że tamte skrzynki, które były, wiesz, jeszcze wczoraj, no że kurczę po tym ten mini evencik się skończy, a tutaj, no skrzynki są dodawane dalej, więc zobaczymy, czy za tydzień jak te skrzynki się skończą, czy też będzie coś nowego, chociaż kurczę szczerze, chyba zwątpię jednak, że tutaj coś jeszcze będzie, no bo jednak to chyba wtedy za długo by było, więc strzelam, że to są ostatnie 3 skrzynki z tego mini eventu Black Week, który oczywiście no skończy się tak naprawdę, no myślę, już w przyszłym tygodniu, nie? I te skrzynki myślę, że wtedy również się skończą. No 6 dni, 19 godzin, więc o tym mówię. 100 zł kosztuje ta skrzynka tutaj z jakimś niedźwiedziem. No nie widzę niedźwiedź. Od razu się przypomina Virtus Pro. 3000 zł, jedno tak... Ohoho! No panie, 2 bajonety Gamma Doppler, fantastycznie. No i mamy kolejnego. No póki co naprawdę ta skrzynka no daje fenomenalnie. Tutaj ci gorzej, ale zobaczmy sobie dalej. No to jest 8 tysięcy, fantastycznie. Więc sprzedajemy sobie te skiny, te dwa noże zostawiamy. No i powiem tak, no lepszego otwarcia chyba dzisiaj nie zobaczę. 4 noże stary i 3 gamma dopplery. Coś fenomenalnego. 14 koła w tym jednym otwarciu. Jest kolejny bajonet gamma doppler. No i powiem tak, no jakaś zbugowana skrzynka stary tutaj się chyba natrafiła. No i skrzynka ostatnia za 500 zł. No to mogę nawet w normalnym tutaj trybie otworzyć sobie z 5 razy, bo to i tak jest 2,5 koła. No czyli no dosyć sporo, więc zobaczmy jeszcze raz. 1980, jeszcze jedno otwarcie, 1500. Zobaczmy jeszcze raz normalne otwarcie. Jest nóż kukli i jest bardzo ładny profit. No ale teraz podkręcamy tempo, stary. 10 tysięcy na 5 takich skrzynek i zobaczmy, co te skrzynki będą tutaj no, kryć w sobie. No jest motylek, więc jest to jakiś tam minimalny profit. Zobaczmy jeszcze raz, no tutaj niestety tragedia i 5 koła na minus. Jeszcze jedno otwarcie, no i fantastycznie. A tu MK Fate spadła. Nawet więc stary, okej, okay. No to bardzo ładne otwarcie. Mi z klikiem sprzedałem wszystko, sorry, spróbujmy jeszcze raz trafić tego motylka. No mamy motylka, znowu mamy fantastyczne tutaj skiny. Zobaczmy jeszcze raz, 5000, najlepszy możliwy item tutaj. No chyba ten motylek z tego co widzę, nie? No nie widzę tutaj tak naprawdę żadnego itemu, który mógł być droższy od tego motylka, więc jest to item najdroższy w tej skrzyni. I jest jeszcze gamma doppler, face 2, no bardzo ładnie. Jeszcze raz sobie tutaj zakryję ręce tą skrzynką, bo dlaczego by nie? Niestety duży minus, jeszcze jedno otwarcie, mamy karambita, ale znowu jest to minus. Kolejne otwarcie, no dziwo dalej minus, mimo że tutaj wiemki fate. Udało nam się... No powiem tak, no powiedziałem, że chyba lepszego otwarcia nie będzie, no ale tutaj równie dobre otwarcie. No co w tamtej skrzyni, naprawdę fenomenalnie te skrzynki Black Weeks nam oddają i zobaczcie, że mamy tutaj tylko te skrzynki, ale są tu jeszcze te poprzednie, czy mi się wydaje? Ej, są te poprzednie, stary. Ej, wow, naprawdę wow. No dobra, weźmy sobie od najdroższych to posegregujmy, ale dziwne, że kurczę, chyba że czekaj, chyba że ja jestem po prostu jakiś inny i nie sprawdziłem tego na dole. Nie no, tutaj na stronie głównej widzę, że tylko tamte są dostępne 3, a tamte poprzednie, no chyba tylko na watlach z tego co widzę. No dobra, no to sobie zakręcimy batelkę jakąś tymi skrzyneczkami tutaj będziemy operować. Rzucamy oczywiście tą skrzyneczkę. 2000 kosztuje jedna taka, no tutaj możemy sobie pozwolić, no wrzućmy powiedzmy
A na 10 będzie nam starczyć chyba. Nie, no starczy nam idealnie. Więc robimy taką bitwę. No jeszcze dużo pęgi mamy w eku, więc tym się oczywiście nie przejmujemy, bo jak będzie potrzeba więcej, no to sobie coś opierdzielimy. No ale teraz zobaczmy, co tutaj ta skrzynka nam zapoda. No jest M9. Tutaj, chciałem powiedzieć, był coś tam, ale oczywiście Doppler, tak? M9, Doppler, Face, trójeczka, bardzo ładny nóż. Jest gamma Doppler dla nas. Jest tysięcy, no fenomenalnie. Hasło konkursowe, stary, jakbyś chciał poznać, no chyba w takim nieoczekiwanym momencie, napisz w komentarzu, jaka jest twoja ulubiona kosa. W sensie rodzaj kosy, nie? Czy jakaś M9, czy jakiś Kukry, czy Huntsman, czy może Karambit. No jednak Karambit u mnie zawsze w serduszku będzie, mimo iż chyba bardziej motylka wolę, no to Karambity zawsze w serduszku będą. 2000 M4 Fate, zobaczmy kolejne otwarcie tej skrzynki. No powiem tak, no to będzie bitwa raczej wygrana, 48 tysięcy u nas i łącznie po 40 ten koła dostajemy. No fantastyczny naprawdę opening. Dziękuję serdecznie za oglądanie.